tym razem w tym filmie jeszcze chciałbym nawiązać do emerytur tutaj w Kanadzie. Tym razem chcę powiedzieć o emeryturach ze związków zawodowych. Bo to jest całkowicie nowy problem takiego, czego się nie ma w Polsce. Otóż w związkach zawodowych w Kanadzie pracuje gdzieś około 30% pracowników. Także 1/3 ludzi tutaj w Kanadzie ma dodatkową emeryturę. I ta emerytura zależy, jak długo pracujemy w tych zakładach związkowych. Bo to nie chodzi o to tylko, że musimy pracować w jednym zakładzie. Możemy pracować w wielu różnych zakładach, ale z tej samej branży, w tych samych związkach zawodowych. Jak przejdziemy do zakładu, który są inne związki zawodowe, po prostu to, co już żeśmy zebrali na emeryturę, po prostu przepada. Nie przekazywane jest do drugich związków zawodowych. Także za każdy rok przepracowany w takich zakładach związkowych, przynajmniej na podstawie moich związków zawodowych, wynosi 65 dolarów do emerytury za każdy przepracowany rok. To jeżeli się pracuje 10 lat w związkach zawodowych, to może 650 dolarów, jeżeli przechodzi się na emeryturę. To jest dodatkowa emerytura, którą się dostaje co miesiąc. A dużo ludzi pracuje dużo dłużej. To ja akurat 20 lat pracowałem. Znam i jeszcze pracuję, bo pracuję też z jednym, który pracuje w tym zakładzie, który ja teraz pracuję od samego początku, od ukończenia szkoły średniej. Także pracuję już ponad 40 lat w związkach zawodowych. No, proszę sobie wyobrazić, ile on weźmie emerytury. Kilka lat temu przeszedł też na emeryturę z jednym takim, który pracowałem, który pracował dokładnie 40 lat. 40 lat teraz pomnożymy przez 65 dolarów, to wyjdzie prawie 2,5 tysiąca dolarów emerytury, tylko, to mówię, tylko emerytury związkowej, nie licząc tej emerytury państwowej, na przykład 1700, bo 1700 to jest maksymalna emerytura w Kanadzie, którą ktoś może dostać, obojętnie ile zarabiał, może zarabiać miliony, może zarabiać po prostu więcej się nie dostanie, tak jak mówię, ta starcza emerytura, bo emerytura składa się z dwóch części. Emerytura starcza, którą dostają wszyscy, obojętnie czy ktoś pracował, czy nie pracował, nawet jednego dnia. Emerytura należy się, ta część emerytury należy się dosłownie wszystkim. A druga część emerytury, ta CPP, po polsku CPP, to jest taka emerytura, która płaci się składki. Oczywiście część składek płacimy my, a część składek opłacana jest przez zakład pracy, w którym pracuję. I od tego, jak długo te składki odkładaliśmy i jak dużo zarabialiśmy pieniędzy, te składki są większe lub mniejsze. I po prostu ja zawsze pracowałem, te składki były maksymalne, dlatego ta moja emerytura jest maksymalna.
Ale jak ktoś zarobi połowę tych pieniędzy, no to niestety ta emerytura, ta część druga emerytury będzie dużo mniejsza. Jest jeden takie coś, że emerytura nie może być też za mała. Nie możecie dostać emerytury na przykład tylko 600 dolarów, bo tutaj w Kanadzie to jest po prostu tego nie ma. Po prostu wtedy dostajecie od rządu takie dofinansowanie do emerytury, ale nie możecie mieć żadnych innych źródeł utrzymania, nie możecie mieć żadnych pieniędzy nawet na koncie. Wtedy rząd dodaje wam co miesiąc do emerytury, tak żebyście mieli gdzieś, jeżeli są dwie osoby, to gdzieś 1200 na osobę razem. To znaczy rząd doda wam drugie 600 dolarów i to będzie ta emerytura 1200 dolarów, jeżeli są dwie osoby mieszkające w jednym domu pod jednym dachem, to wtedy wychodzi gdzieś o 2500 dolarów około razem emerytury. Nie jest to za dużo. Powiedzmy sobie, że to nie jest już na emeryturze. Życie niestety musimy trochę zwolnić bo mamy mniej pieniędzy. Dużo ludzi ma mało, także jak mówię, 1/3 tylko pracuje w związkach zawodowych, także 2/3 ludzi ma tylko te emerytury takie bardzo małe, także czy w Polsce, czy i w Kanadzie, tutaj pod tym względem nie ma wielkiej różnicy, tylko tyle, że tutaj jeżeli jest naprawdę mało, to rząd dołoży, a w Polsce niestety nikt do tej emerytury nie dołoży, podobnie jak jest w Stanach. Dlatego, że Kanada jest państwem takim bardziej, tak jak państwa skandynawskie, państwem takim socjalnym, gdzie po prostu jeżeli ktoś nie ma, to rząd dołoży, ale dołoży nie na tyle, żeby normalnie żyć, tylko po prostu, żeby przeżyć. Także takie są realia tutaj emerytury kanadyjskiej. Jeszcze co na ten temat mogę powiedzieć. Także jak kto sobie pościelił, tak się potem wysypia. Takie jest moje powiedzenie. Jesteśmy młodzi, nie patrzymy na emeryturę, patrzymy tylko tworzyć swój biznes, co tutaj w Kanadzie jest bardzo proste, tworzyć tutaj możemy pomóc z tym i wtedy nie myśli się o emeryturze, a jak przychodzą starsze lata, wtedy dochodzimy do głosu, że jednak tej emerytury będzie nam brakowało. Oczywiście, że możemy mieć swój biznes i odkładać składki emerytalne, ale nie musimy tego robić. Większość ludzi tego w ogóle nie robi, nie płaci żadnych składek emerytalnych i później przychodzą do rozum do głowy, jak przechodzi się na emeryturę, że jednak wtedy mieli dużo pieniędzy, a na emeryturze po prostu tych pieniędzy jest dużo mniej. To zależy, to jest osobiste są sprawy i każdy pod tym względem, no niestety, jak kto sobie pościelił, tak się wyśpi i tak to jest. Obojętnie w jakim kraju byśmy mieszkali, nigdzie nie ma raju. Tak samo nie myślę, że tutaj w Kanadzie to już jest raj na ziemi, bo emeryci też niezbyt dużo mają, większość emerytów. Także to nie jest prawda, że w Kanadzie, Kanada oczywiście da, ale nie na tyle, żeby sobie wykwintnie na emeryturze żyć, jeżeli ktoś nie jest zabezpieczony przez samego siebie. To tyle na razie, co chciałem powiedzieć.
emeryturach. Jeżeli jeszcze jakieś ktoś ma pytania na ten temat w stosunku do emerytury, to bardzo chętnie postaram się odpowiedzieć. A druga sprawa to jest takie, że w Polsce musicie udowodnić, gdzie żeście pracowali w ZUS-ie. Po prostu wyszczególnie wszelkie zakłady pracy, żeby był liczony do emerytury. Tutaj w Kanadzie takich rzeczy nie ma. Tutaj rząd dokładnie wie, gdzie się pracowało. Tutaj wypełnia się tylko osobiste sprawy takie. Nie pisze się, gdzie się pracowało, bo to nikogo nie obchodzi tutaj w Kanadzie. Dlatego, że po to jest ten Social Insurance Number, że rząd ma nad tym kontrolę i rząd dokładnie wie, gdzieście pracowali, gdzie i kiedy i jak długo. I także pod tym względem jest całkowicie inaczej niż w Polsce. To tyle. Na razie dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmy.